nawet do klasztoru, po trzy wchodzą, prawda, parafianki, siostra, koleżanka moja, ministrantka, prawda, że nawet po trzy wchodzą. A tu jest ciekawa ulica, państwo zobaczą, tamka, którą to ulicę ja właściwie lubię, bo kiedy ja tu zjechałam do Warszawy, to ja zjechałam do Warszawy, to byłam, proszę państwa, tu i tam na rogu stoi, zdaje się, że kuratorium. Ja w tym kuratorium byłam, załatwiłam sobie szkołę, a tutaj o pierwszą, lepszą taką, bo byłam w Ciechanowie, ja po prostu pochodzę z Ciechanowa, proszę państwa, i przyjechał taki chłopak, on uczył się w Warszawie i nie chciał Warszawy, nie chciał się uczyć w Warszawie, to więc ja szybciutko podchwyciłam tę szkołę, zaraz państwo tu zobaczą, za tymi, mówię, szarymi, za tym wysokim szarym to była Złota Kaczka, restauracja, a tam jeszcze pomiędzy tym szarym, a tym szarym mniejszym drugim jest szkoła, ogromna szkoła, stara ta szkoła, stara, państwo zobaczą, no i tak. No i ja się udałam do pana Leśniaka, dyrektora szkoły, i on mówi, a proszę bardzo, ja mówię, bo tu kolega od was uciekł, nie chciał Warszawy, a ja chcę i przyjechałam z Ciechanowa. No, przyjechałam prosto z Ciechanowa, proszę państwa. Pan Leśniak mówi, jeżeli ja sobie załatwię to, 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 proszę bardzo. I ja, proszę państwa, w jednej chwili, nie zastanawiając się, tak jak zresztą on powiedział, że tu jest kuratorium kultury, oświaty i wychowania, proszę bardzo. I tam na rogu, tu zbiegłam szybciutko. Młodziutka, tak, zbiegłam, a tutaj po trzy się pchają, patrzę teraz do tego klasztoru, po trzy siostry, po trzy koleżanki, czyli że już nie po dwie, bo to wiecie państwo, u Moherowych, to jak byli mormoni, to żeby ich naśladować, to po dwie, jak prawosławni, to mówią, co, kto, no, i kurwa, i kopcą papierosy, ja mówię, no to prawosławni z palenia papierosów na pewno nie są znani, ani nie są znani z przeklinania, bo prawosławni ludzie to są dobrzy. Prawosławni ludzie to nie jest prawo i sprawiedliwość. Prawosławni to są prawosławni, cerkiew, modlą się, proszę państwa. Po tamtymi schodami na górę, jak pójdziemy, to jest moja szkoła, Konopczyńskiego 4. No teraz to ona już inaczej się nazywa, ale adres jest ten sam. Konopczyńskiego 4. I tu, proszę państwa, jest po tej drugiej stronie Muzeum Chopina. Zapraszamy serdecznie państwa. Tutaj Amerykanki fotografują nawet, o właśnie z tej strony budynku, dobrze widać. Pokazują malowidła Amerykanki, prawda? A w Warszawie mamy i tamkę, jesteśmy na tamce. Praga południe, na Pragę północ, znaczy, tak? Pojedziesz południe, północ i stadion, dworzec, stadion i Złota Kaczka. Także proszę państwa, jest Złota Kaczka. Złota Kaczka, zapraszam. Szkoła muzyczna tam, to jest przerwa, teraz nikt nie pieje. Jakoś tak ostatnio, wczoraj jakaś cyganka piała. Także proszę państwa, Muzeum Chopina i jesteśmy na tamce. Państwo zobaczą, jaka piękna ta ulica. Oczywiście dużo gości z USA, Anglo-Ameryki, Białystok, dużo gości, bo oni podziwiają szczególnie, wiecie państwo, co? Muzeum Chopina, Muzeum Chopina. Zapraszamy serdecznie. No i że te. Buziaczki państwu przesyłam. Tamka idzie w dół, państwo zobaczą. Tamka idzie w dół. Ostatnio, przedwczoraj była zablokowana, proszę państwa, bo to Tour de Pologne. A Warszawa lubi takie różne atrakcje. Warszawa uwielbia tego typu różne atrakcje, proszę państwa. Państwo zobaczą teraz to muzeum, jak wygląda, prawda? Prosto z mostu, jak wygląda Muzeum Chopina, państwo zobaczą. Radio to FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Deszczyk pada. Lubię taką pogodę w Warszawie, gdy jesteśmy nad Wisłą w Polsce, a dokładnie pod Bałtykiem, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją. Tu na wprost, jak jest hotel, proszę państwa, to Kaczyński miał wczoraj promocję książki. I Breżniew tam się załapał, ale zobaczył, że nie ma przy poczęstunku wina, to na Kubusia Puchatka przybiegł. Tutaj państwo macie filmy z galerii Kubusia Puchatka Art Gallery. No i tutaj też różne miejsca takie ku pamięci.
Niech się święci ku pamięci. Także Państwo zobaczą. Gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. No i z tamtej strony piękne jest Muzeum Chopina, proszę Państwa, ale to jest ten stary budynek, jak również tam, gdzie portret jest Chopina po prawej stronie ze szkła, takiego zielonego. To też jest Muzeum Chopina. Zapraszamy.